31 sierpnia wspominamy świętego Nikodema. O Nikodemie posiadamy skąpe wiadomości, pochodzące jedynie wprost z Ewangelii. Pisze o nim święty Jan Apostoł, nazywa go dostojnikiem żydowskim. Na ten tytuł Nikodem zasłużył sobie zapewne majątkiem, pochodzeniem i wpływami, jakimi się cieszył wśród starszyzny żydowskiej. Należał on do stronnictwa faryzeuszów, patriotów żydowskich, wyróżniających się przywiązaniem do ojczyzny i wiary. Zaraz na początku publicznej działalności Pana Jezusa Nikodem zainteresował się Jego osobą i nauką. Cuda, których był świadkiem, dawały mu gwarancję, że ma do czynienia z człowiekiem niezwykłym, co najmniej z prorokiem. Zaintrygowany, bał się jednak jawnie opowiedzieć za nim, dlatego przybył do Jezusa w nocy o umówionej z nim porze. Dialog, jaki wówczas przeprowadził Nikodem z Jezusem, należy do najpiękniejszych kart Ewangelii. Kiedy Najwyższa Rada Żydowska, Sanhedryn, wydał na Jezusa wyrok śmierci, bez przeprowadzenia nad nim formalnego sądu, Nikodem stanowczo zaprotestował przeciw takiemu postępowaniu. Czy prawo nasze potępia człowieka, zanim go wpierw przesłucha i zbada, co czyni? Ta odważna obrona musiała zaskoczyć Sanhedryn. Dlatego niektórzy odezwali się z przekąsem. Czy i ty jesteś Galilejczykiem? Zbadaj, zobacz, że żaden prorok nie pochodzi z Galilei. Nikodem jednak musiał mieć oparcie także u innych, skoro wówczas nie uchwalono niczego przeciwko Chrystusowi, bo wszyscy rozeszli się, każdy do swego domu. Najodważniej Nikodem wystąpił z okazji pogrzebu Jezusa, gdy wszyscy apostołowie uciekli poza świętym Janem, który mu towarzyszył aż do śmierci krzyżowej, Nikodem zakupił 100 funtów kosztownych olejków i wraz z Józefem z Arymatei zabrał się do namaszczania ciała Pana Jezusa. Ewangelista pisze: przybył także Nikodem, ten, który po raz pierwszy przyszedł do Jezusa w nocy, i przyniósł około 100 funtów mieszaniny mirry i aloesu. Zabrali więc ciało Jezusa i obwiązali je w płótna razem z wonnościami, stosownie do żydowskiego sposobu grzebania. Ówczesny funt odpowiada wadze 325 gramów. Nikodem przyniósł więc ponad 30 kg zakupionych wonności, aby zabezpieczyć ciało Pana Jezusa od zepsucia. Był to piękny i bardzo kosztowny gest dla Zbawiciela. Nikodem miał przyjąć chrzest z rąk świętego Piotra i Jana. Poniósł śmierć męczeńską z rąk Żydów. Pochowany został w Kefas Gamla. Na początku XX wieku znaleziono tu szczątki bazyliki świętego Szczepana i Nikodema. W ikonografii święty Nikodem przedstawiany jest przeważnie razem ze świętym Józefem z Arymatei w scenie zdjęcia z krzyża. Módlmy się. Boże, tylko Ty jesteś święty i bez Ciebie nikt nie jest dobry. Spraw za wstawiennictwem świętego Nikodema, abyśmy prowadzili życie prawdziwie chrześcijańskie i mogli oglądać Twoją chwałę w niebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, bądź nam miłościwy.